A zaraz się dowiecie dlaczego, kochani moi. Rysia poprosiła o włączenie tego czarnego mikrofonu tutaj. Tylko do góry. Trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry Państwu. Było majowe południe. Wody Zatoki Puckiej szumiały leniwie, a promienie wiosennego słońca ogrzewały brzuszki mech siedzących na poręczy mostka. Mieszkańcy Zatoki drzemali sobie po solidnej porannej gimnastyce, ciesząc się, że coraz cieplejsza woda morska kołysze ich łagodnie i ułatwia wypoczynek. Pierwsze poruszenie w wodzie wywołały szprotki. Słyszeliście śpiochy? Obudźcie się! Goście przypływają dziś wieczorem. Szorujcie muszle, polerujcie łuski. Będzie bal. Trzeba wszystkich powiadomić. No ruszcie się śledzie, bo gość jedzie. Kochani, i gościem dzisiaj jest nikt inny jak autorka przepięknej, najcudowniejszej z ostatnich lat, jaką czytałam, książeczki dla dzieci, Magdalena Wożyszkowska. I jej autorska książka Przygoda w Zatoce Puckiej. Szanowni Państwo, dzisiaj, dlaczego dzisiaj to promujemy? Bo jest to książeczka o Belonie, czyli o naszej rybce właśnie, która dzisiaj sobie zamierzała odpocząć w Pucku, a ją niestety wędkarze zamierzają złowić. Pani Madziu, kochana moja, mogę Madziu mówić, prawda? Jesteśmy tutaj tak jak rodzina. Ja jestem, kochani, pod wielkim wrażeniem tej książki i naprawdę przeczytałam ją od deski do deski. Polecam ją każdemu, ponieważ jest to książeczka nie tylko dla dzieci. Zresztą sama pani Madzia opowie zaraz nam tutaj, co to się wydarzyło. Ale powiem, że jest tak pięknym językiem napisana, że my, jako migotki, w przyszłym roku we współpracy z Madzią na Belonadę robimy to w formie musicalu. Napiszemy do tego muzykę, zrobimy tańce, zrobimy piękne kostiumy i już za rok o tej porze będzie wspaniały musical Nasz Pucki. Współpraca Madziowo-Kasiowo-Madziowa druga. Także trio na pewno będzie wam tutaj pięknie umilać czas. Madziu, parę słów o swojej książeczce. Skąd ten pomysł? Pomysł, proszę Państwa, jak zawsze, z życia. No, powiem może nieskromnie, że już dawno gdzieś tam kiełkował w mojej głowie pomysł, żeby jakąś książeczkę napisać. Ale ponieważ w szkole na co dzień zajmuję się promowaniem poprawnej wymowy dziecięcej, myślałam, że to będzie książka logopedyczna. Tymczasem życie pisze swoje scenariusze i czemu nie o rybkach? Pomyślałam sobie, że rybki są na pewno też wdzięcznym tematem, ponieważ i dziewczynki, i chłopcy, wszyscy zabrali się ochoczo do pracy i książeczka została przepięknie przez dzieci zilustrowana. Po prostu bez dzieci w ogóle nie dałabym sobie rady. Także dzieci, rączki do góry, pomachajcie. Za chwilę was zaprosimy tutaj na scenę. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy okazję kupić tę książeczkę na stoisku pani Madzi, tam gdzie machała do mnie. Dzisiaj można zakupić w cenie 16 zł. Jest to pieniążek, który będzie przeznaczony na dalszą publikację, czyli na dodruk, ponieważ jest, okazało się, że tak ogromne zainteresowanie tą książką, że wszystkie wytwórnie ryb z naszego terenu chcą ją mieć jako promocję naszego terenu. A naprawdę warto ją kupić, bo oprócz tego, że no, wspaniałym językiem, tak jak powiedziałam, bo zresztą wszyscy słyszymy, jak Magda wspaniale mówi po polsku. To jest wspaniale napisana książka. Wszystkie nasze dzieci, które mają kontakt z panią logopedą Magdaleną, wychodzą po prostu elokwentne i ja sama muszę się zapisać chyba na jakieś dodatkowe lekcje. Nie ma potrzeby. Żeby z taką dykcją i z takim energią mówić, jak pani Madzia. Kochani, Madzie, powiedz mi, co te dzieci zrobiły w tej książce, oprócz tego, że są inspiracją do powstania? Właśnie chciałam powiedzieć, te dzieci po prostu zainspirowały mnie do tego, żeby napisać przygodę w Zatoce Puckiej. Proszę Państwa, pomysł tak naprawdę kiełkował już od dawna, natomiast ja chcę pokazać, odwrócić na tę stronę, gdzie podczas, kiedy już trwały przygotowania do tej książeczki, do tej publikacji, jedna z dziewczynek, uczennic naszej szkoły, postanowiła napisać jeden z rozdziałów. I proszę Państwa, to jest przepięknie, kaligraficznie napisany rozdział pod tytułem Belona. I ja myślę, Madzie, że teraz jest idealny moment, żeby zaprosić na scenę autorkę tego, czyli Julka Krew z klasy drugiej. Zapraszamy serdecznie, Juleczka. Idą wszyscy, tak jest, no, ale Julka jest autorką tego oto rozdziału. Jest to twoja pierwsza książka, myślę.
proszę Państwa, tak najbardziej. O, brawa, oczywiście, że brawa. Tak. Oczywiście, że tak. To jest Julka, a wraz z Julką weszli na scenę ilustratorzy tej książeczki. Zapraszam, chodźcie, chodźcie, śmiało, śmiało. Kochana Madziu, od ilustratorów, od dzieci dla Ciebie, kochana, za to, że pozwoliłaś... Ja teraz Ci muszę oddać mikrofon na chwilę. Za to, że pozwoliłaś dzieciom rozwinąć skrzydła, bo jak wiemy, trzeba wspomagać twórczość dziecięcą, trzeba wyciągać od nich to, co jest najlepsze. Te wszystkie dzieciaczki, które są na scenie, są autorami właśnie kolorowych obrazków do tej bajeczki. Bardzo gorąco polecamy, aby tą książkę kupić, aby ją w Polskę wywieźć. Jeżeli są tu turyści, zapraszam, abyście promowali nasz region, promowali to, że właśnie jest Belonada. Madziu, ja jeszcze pozwolę sobie dodać, ponieważ w szkole na co dzień obserwujemy, że dzieci naprawdę rozwijają swoje talenty w różny sposób. Od konkursów tanecznych, konkursów takich plastycznych, po różne konkursy, nawet widowiskowe. Natomiast konkursy literackie jakby odeszły troszkę w zapomnienie. Dlatego promując mowę polską, promując język polski, chcielibyśmy zachęcić w taki może troszeczkę bardziej nowoczesny sposób dzieci do podejmowania takich nowych prób literackich. Myślę, że to im się w życiu na pewno przyda. Zastanawialiśmy się też, w jaki sposób właśnie motywować dzieci do tego, żeby miały ochotę pisać, żeby chciały pisać. No i proszę Państwa, okazało się, że tak jak w rodzinie. Myślę, że najpierw trzeba coś dzieciom pokazać, pokazać, że można, że warto. I potem dzieci już rozwijają ten swój talent same, dopisując kolejne przygody. Ja już w ogóle mam w głowie taki pomysł, że za rok to zrobimy tak. Jeden rozdział mama, drugi rozdział tata, trzeci rozdział dziecko. Co Państwo na to? Oczywiście, co Państwo na to? Proszę Państwa, a korzystając z okazji, że jest z nami Pani Burmistrz, chciałabym też bardzo serdecznie Pani Burmistrz podziękować za to, że po prostu tę publikację wsparła, ponieważ bez tej pomocy nie byłoby po prostu tej książeczki. Także wielkie brawa i bardzo wielkie podziękowania. Ja właśnie wpadłam na scenę, żeby bardzo podziękować oficjalnie dzieciom, pomysłodawczyni, autorce i tym, którzy pomagali tej ekipie. Wszyscy, którzy dostali rączki, tą książkę już przekazałam posłom, niektórym senatorom, marszałkowi województwa, biznesmenom. Niektórzy już dostali tą rzeczkę, są zachwyceni i jesteśmy pewni, że to będzie fantastyczna promocja różnych elementów, tych, o których Pani Malda mówiła, ale promocja Pucka i Ziemi Puckiej przy okazji również. Dziękuję Wam bardzo za to, że wspólnie pracujemy nad tym, żeby o Pucku wszędzie słyszano przy okazji. Też bardzo dziękujemy Pani Burmistrz. Tak jest, bo szalona Madzia wpadła do szalonej Pani Burmistrz, rzuciła na biurko swoją książkę. Tak to wyglądało. I Pani nasza burmistrz się w niej zakochała, bo naprawdę wiemy, że promując nasze produkty i literackie, i artystyczne, tak, naprawdę rozwijamy się i rozwijamy nasz teren. Także cieszymy się bardzo, że taka publikacja powstała, bo uwierzcie mi, różne o Pucku książki czytałam, ale ta jest cudowna. Kupujcie ją, czytajcie razem z dzieciakami. Zachęcamy, aby dzisiaj od Madzi autograf dostać.